Sztuczna inteligencja stawia nowe wyzwania ustawodawcy, wiąże się z rozmaitymi zagrożeniami i problemami natury prawnej. Pamiętajmy jednak o tym, że rozwój sztucznej inteligencji to również ogromne szanse, między innymi na skuteczną walkę z nadużyciami na uczelniach wyższych. W oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego opracował zgodnie z założeniami ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce nowy system POL-ON. Jednym z elementów tego systemu jest tak zwany jednolity system antyplagiatowy, który od stycznia 2019 roku wdrażany jest na wszystkich uczelniach w Polsce. Prace dyplomowe są więc sprawdzane przez ten system pod kątem legalności i właśnie tym sprawdzaniem zajmuje się oprogramowanie sztucznej inteligencji. System nie tylko analizuje to, czy dany fragment tekstu został przekopiowany z innej publikacji, lecz przeprowadza także analizę stylu. Jeśli system wykryje, że część pracy została napisana stylem odbiegającym od reszty tekstu, wówczas promotor może to zweryfikować i stwierdzić, czy oryginalność pracy budzi uzasadnione wątpliwości.